Na białym tle napis: Dagadana oraz Jędrek Kwiluś prezentują Ferment, część czwarta, ze specjalnym udziałem Mariusza Szczygła. Rysowali Adam Filuś i Jędrek Kwiluś. Słowa pojawiają się stopniowo na ekranie, falują. Na dźwięk werbla pojawia się obracający rysunek przedstawiający bębenek z pałkami. Na słowa zapowiedziano czeskiego profesora pojawiają się trzy rysunki. Mężczyzna mówiący do mikrofonu, postać z czeskiej kreskówki Krecik oraz mężczyzna piszący równanie matematyczne na tablicy. Taki charakter ma całe wideo. Słowa mają swoje odpowiedniki w rysunkach pojawiających się na ekranie. Nagranie to wizualna notatka do wypowiadanej opowieści. Za pomocą swobodnych szkiców, wykonanych czarną, cienką kreską na białym tle, przedstawiających wybrane słowa, możemy obserwować to, co słyszymy. Całość ma charakter żartobliwy. Są na przykład takie momenty, w przypadku słowa eseista widzimy znak zapytania, w przypadku słowa sukienka widzimy kopciuszka, w przypadku Homera, greckiego poety, widzimy Homera Simpsona, postać z serialu animowanego. Rysunki, podobnie jak słowa, pojawiają się na ekranie bardzo szybko i znikają, zastępowane przez kolejne, zmieniające się średnio co sekundę. Na końcu napisy przedstawiające artystki i artystów zaangażowanych w projekt Ferment oraz osoby koordynujące poszczególne działania. Wyświetlają się także urywki z nagrań przy pracy nad projektem. Czytała Daga Gregorowicz.